Witam wszystkich bardzo serdecznie w 50. odcinku wygrywania końcówki w kolor starszy. Tym razem jest to końcówka najwyższa, gramy wielkiego szlema. Nie wiem, jaki jest sens mówić wielkiego szlema, skoro jest szlem i szlemik. Jak to jest z angielskiego tłumaczy, grand slam i slam, no to tak sobie tłumaczy. Wielkiego szlema, po prostu gramy szlema. W polskim języku jest szlem i szlemik. Szlem i szlemik. Spójrzmy na licytację. Otworzyliśmy skromny pik. Partner powiedział 3 trefle. Zgłosił nam te piki, podnieśliśmy do 4 pików. Partner zainwytował do 5. No i skromnie 6. On jeszcze dołożył. Trochę nieodpowiedzialnie partner zagrał. Teraz się musimy męczyć, ale liczymy lewy. W pikach mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5. W kierach 1 to 6. W karach 1, 2, 3. 1, 2, 3 to jest. Jeszcze raz policzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lew. W treflach nie dostaniemy. Możemy w karach dostać lewe, gdy przeciwnikom podzielą się 3-3, na co jest mniejsza szansa niż 4-2. W kierach nie możemy dostać lewy. Ale, czyli taki zawodnik, lekko początkujący, zagrał na podział kar 3-3. Inny zawodnik, mniej początkujący, dostrzeże inną szansę, że można wygrać, że ponieważ przeciwnicy mają pików 5, jak się one podzielą 3-2 i 2 będzie miał ten, który ma dłuższe kara, to ściągniemy 2 razy piki, ja to pokażę, trzeci raz nam się, a potem przebijemy 4 karo, on dołoży, my je przebijemy. To jest tak zwany manewr Gilmarda, był taki, brydżesta i szachista. Ale jest jeszcze jedna szansa, to co już kiedyś było, zagranie na odwróconą rękę. To znaczy lewy będziemy brali tu, oddawać będziemy. Krótko mówiąc, gra na odwróconą rękę polega na tym, że tak jakbyśmy rękę mieli tu, a tu mielibyśmy przebitki. No to zobaczmy, ile my tu kierów przebijemy. 1, 2, 3 przebijemy kiery i tu weźmiemy 3, czyli weźmiemy 3 forty i 3 przebitki to 6, as kier to 7, dama karo, as karo, król karo to 10 i 3 trefle 12. I wystarczy nam podział pików 3-2, na co mamy 60. 2 czy 8%, dużo tego mamy. Jakoś dużo tego mamy. No to gramy. Wist w króla kier. Wist króla kier. No także bijemy asem. Udało się. Następnego kiera przebijamy. A możemy go przebić nisko. Udało się. Przechodzimy pikiem. Jeden dołożył. Kiera przebijamy wysoko. Udało się. Przebijamy treflem. Przechodzimy treflem, bo mamy ich mniej. Nie było renonsu. Przebijamy ostatniego kiera. Uwaga, przebijamy go asem.
Przechodzimy pikiem i ściągamy piki. Na pika wyrzucamy karo i możemy pokazać ręce. Pokazujemy ręce, że mamy 3 kara i 2 trefle do wzięcia, to jest 5 lew i 8 to 13. Spójrzmy na całe rozdanie, że kara nie dzielą się 3-3 i przy karach, więc to, ta rozgrywka nie przechodziła i piki nie dzielą się 3-2. Znaczy dzielą się 3-2, ale krótsze piki są u tego, co ma dłuższe kara. Gdybyśmy zrobili taką sztukę, zobaczę, może mi się uda. I teraz byśmy zagrali, to możemy wykonać ten manewr. On polega na tym, że bijemy. Tak. Atutujemy dwa razy. Atutujemy jeszcze raz. W ten sposób odebraliśmy temu z lewej, który mógłby przebić. A następnie zagrywamy karo. Wzięliśmy, zagrywamy kolejne karo. Zmawiamy krótką modlitwę, jak to się mówi. Wzdychamy, że nam się udało. I ostatnie karo. Przebijamy dziesiątką pik. No i mam teraz, zabieramy atuty i 3 treflowe. Mamy komplet lew. To, co zrobiliśmy, to nazywa się manewr Gilmara. Polega na tym, że jeszcze raz pokazuję. Tu przeciwnik ma 4 kara, trzyma kara i ma atuta. Ten, który nie ma kar, ma tylko 2 atuty. Jak ściągniemy 2 razy atuty, to mu je zabierzemy. Jednakże jeszcze większa szansa jest na to, co mieliśmy na samym początku, czyli gra na odwróconą rękę, z którą już raz się zetknęliśmy. Dziękuję wszystkim za uwagę.